Dziękuję Januszowi Kasakowi za nominację. Przeczytam fragment książki Dionisiosa Sturisa Gdziekolwiek mnie rzucisz, Wyspa Man i Polacy. Ładna historia splątania. Książka ma takie fotografie. Ładne albo mniej ładne, ale ma ciekawą treść. Zimą jest inaczej, bo karty rozdaje pogoda. Rybacy nie łowią małych przegrzebków, Queenies, tylko duże King Scallops. Wielkie muszle trzeba rozwierać szerokim i tępym nożem z ostrzem nie dłuższym niż na 3 cm. Ruchem szybkim i zdecydowanym, przy którym pracuje już nie tylko słaby nadgarstek, ale też mocarny bark. Płaska podstawa muszli ląduje w beczce, wypółka z przyczepionym mięsem zostaje na stole. Gdy się otworzy ze 20 muszli, jedna po drugiej zarówno nadgarstek, jak i bark mają dość. Wtedy zmienia się nożyk na ostry, długi i wygięty. Chwyta się muszle i za pomocą jednego precyzyjnego cięcia trzeba oddzielić mięsień od flaków. I tak w kółko, od 8 do 16. Można się spocić, a czasem nawet z bólu poryczyć. Nominuję Fazika, Piątasa oraz Marka Tomasika.